Opowiem wam trochę o islamie. Muzułmanie, podobnie jak przedstawiciele innych religii, łączą się w grupy, które niby są poglądowo do siebie podobne, a mimo to ze sobą walczą. Opowiem o dziesięciu takich organizacjach, tylko zaznaczam, że siedem z nich to są organizacje jako takie, zaś trzy, te pierwsze, to są trzy główne odłamy islamu, które trzeba znać, żeby to wszystko zrozumieć. Jeśli kogoś ten temat interesuje, to zapraszam na światową historię, bo opowiadam o starciach arabsko-izraelskich tutaj na terenie Europy. Harydzyzm, najmniejszy z trzech głównych nurtów islamu, był pierwszą grupą rozłamową w tej religii. Powstało wskutek sporu o sukcesję do tronu kalifa. Haredzyci oddzielili się od głównego nurtu islamu podczas bitwy pod Sifin, gdy Ali przejął pertrakcję, czym zraził do siebie część swoich zwolenników, uważających, iż jedynie walka rozstrzygnąć może spór o sukcesję po proroku. Dla nieogarniętych Ali to zięć Mahometa, czyli jego prawowity następca, obecnie istnieje tylko najmniej radykalna ich gałąź, i badyci w Algierii, Omanie i Bahrajnie, czyli charydżyzm jest całkowicie niegroźny i pokojowy. Szyizm. Drugi co do liczby wyznawców ośrodek islamu, w Polsce często używa się określenia szyizm, na będący jego największym odłamem imamizm. Mniejszość szyicka zamieszkuje także Polskę. Rozdział w islamie na sekty dokonał się w wyniku sporu sukcesji po śmierci Mahometa. Według szyitów, prawowity następca ostatniego proroka to jego rodzina, potomkowie Alego i córki proroka Fatimy. Szyici nie uznają rządów trzech pierwszych sunnickich kalifów, których na tym stanowisku pseudzimy. Właśnie Sunnici. Szyjdzi są najbardziej prześladowaną grupą islamską, a przy okazji zacięcie walczą o swoją niepodległość, o swoje prawa. O czym przekonali się polscy żołnierze w Iraku, między innymi walcząc w Karbali. Sunnici stanowią oni tak 90% wszystkich muzułmanów. Sami siebie określają jako ludzie tradycji, i wspólnoty. Po upadku kalifatu w 1924 roku Sunnici stracili władzę z wierzchnią. Duże znaczenie wśród wielu Sunnitów, głównie pochodzenia arabskiego, zdobył fundamentalistyczny ruch Wahabitów. Mimo to historia pokazuje, że są oni tą najbrutalniejszą i najgorszą odmianą muzułmanów i to oni terroryzują chrześcijan oraz szyidów na Bliskim Wschodzie. Hamas i przechodzimy do organizacji jako takich. Hamas to polityczno-militarna, fundamentalistyczna organizacja palestyńska. Jest to jedna z organizacji walczących o wyzwolenie Palestyny spod izraelskiej okupacji, co jest dość zabawne, bo to Palestyńczycy najechali nowo utworzony Izrael, a ten w ramach kontrofensywy przejął to ich państewko. No to tak jakby Hitler stwierdził, że Brytyjczycy nie mieli prawa wejść do Trzeciej Rzeszy. Hamas w praktyce rządził aktualnie w strefie gazy. Cała władza w gazie trafiła w ręce Hamasu w czerwcu 2007 roku. Po przejęciu kontroli nad strefą gazy Hamas rozpoczął usuwanie urzędników innych organizacji, czym zainteresowały się organizacje walczące o prawa człowieka. Islamistyczne władze nie zostały uznane przez społeczność międzynarodową, a Izrael rozpoczął blokadę strefy gazy, wstrzymując całkowicie eksport i import oraz ograniczając dostawy prądu, elektryczności i wody. Armia Mahdiego. Również na Światową Historię zapraszam w tej kwestii, bo to oni mieli kontakt z polskimi żołnierzami. Armia Mahdiego, znana też jako Milicja Mahdiego, działająca w Iraku, szyicka radykalna formacja paramilitarna stworzona w czerwcu 2003 roku i kierowana przez popularnego szyickiego duchownego i przywódcę religijnego Maktude'a Asadra. As Według źródeł amerykańskich w 2007 roku liczyła około 60 tysięcy bojowników. Formacja stała się znana wraz z wybuchem szyickiej rebelii. W kwietniu 2004 roku, w której odegrała główną rolę. Armia Mahdiego udała się wówczas przejściowo... Opanować m.in. Karbalę, Nadżaw, Kufę oraz dzielnicę Bagdadu-As-Saura. Tracąc jednak kontrolę nad nimi w wyniku majowej kontrofensywy sił USA i współkoalicjantów. To oni przeprowadzili szturm na ratusz w Karbali, gdzie stacjonowali polscy żołnierze. Armia Mahdiego zakończyła partyzancką działalność 10 maja 2008 roku, ogłaszając zawieszenie broni. Hezbollah, libańska partia polityczna islamskich szyidów, która została utworzona w roku 1982. Od początku była wspierana i finansowana przez Iran, Syriu, a także przez dotacje jej zwolenników. Organizacja określa się jako antyimperialistyczna. Nazwa organizacji Hezbollah pochodzi od słów Partia Boga i są to słowa z Koranu. Hezbollah jest używany przez część państw za organizację terrorystyczną, przede wszystkim przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Izrael i Kanadę. Stany Zjednoczone zaczęły określać Hezbollah jako organizację terrorystyczną po jego atakach na amerykańskie bazy wojskowe i ambasadę amerykańską w Libanie w czasie wojny między Libanem, Izraelem i USA w latach 80. Natomiast Unia Europejska wpisała na listę organizacji terrorystycznych zbrojne skrzydło Hezbollah, utrzymując razem dialog ze współtworzonym przez z Hezbollah libańskim rządem. Al-Fatah, palestyńska organizacja polityczno-wojskowa. Głównym celem Al-Fatah jest wyzwolenie Palestyny z podpanowania Izraela. Co ciekawe, teoretycznie jest to ruch świecki, a praktycznie, no jak to w świecie arabskim bywa. Został utworzony w 1958 roku. Działalności Al-Fatahu finansowana była z darowizn zwolenników. W 1963 roku rozwinęły się w grupie struktury typu komandowskiego. W 1964 roku partyzanci Al-Fatahu przeprowadzili pierwszą akcję wojskową na obszarze Izraela. Pod koniec lat 80. Al-Fatah wyrzekł się terroryzmu. Aktualnie organizacja rządzi zachodnim brzegiem, co jest częścią sporną między Palestyną a Izraelem. Czarny Wrzesień. Palestyńska organizacja terrorystyczna jedni z największych łajs na świecie. Powstał w 1971 roku. Czarny Wrzesień posiadał struktury na Bliskim Wschodzie i w Europie, w tym jedna z baz znajdowała się w Polsce, bo przypominam, że w wojnie arabsko-izraelskiej od 1989 roku Polska jest po stronie Izraela, ale do 1989 roku wspieraliśmy świat arabski. Przeprowadzili oni bestialskie ataki 28 listopada 1971 roku i zabili jordańskiego premiera. 8 maja 1972 roku bojownicy prowadzili lecący z Brukseli do Tel Awiwu samolot belgijskich linii lotniczych. Zakładnicy zostali odbici przez oddział antyterrorystów. 5 września 1972 roku 8-osobowe komando Czarnego Września wtargnęło do wioski olimpijskiej w Monachium. Terroryści najpierw zabili dwóch sportowców, a następnie dziewięciu kolejnych w Dzieli jako zakładników. Napastnicy żądali wyzwolenia arabskich terrorystów z więzień. Finalnie zabili wszystkich izraelskich sportowców. 5 września 1973 roku bojownicy próbowali zestrzelić w Rzymie samolot linii El Al. Działalność formacji wspierana była przez służby specjalne Syrii. al kaida sunnicka organizacja posługująca się metodami terrorystycznymi stworzona w 1988 roku przez Ab Allaha Zama. Początkowo Al-Qaida miała na celu przeciwstawiać się radzieckiej napaści na Afganistan. Przekształciła się w pan-sunnickie ugrupowanie, którego głównym celem stało się zwalczanie wpływów Izraela, USA i szeroko pojętego Zachodu w krajach muzułmańskich. Najprawdopodobniej działa jako sieć ugrupowań terrorystycznych na całym świecie. Mówi się, że obecnie Al-Qaida liczy kilka tysięcy członków zakonspirowanych na na całym świecie, głównie w krajach arabskich i muzułmańskich. Organizacja współpracuje z wieloma organizacjami fundamentalistów islamskich, bądź sama jest tylko siecią luźno powiązanych organizacji lub tylko zbiorem niezwiązanych ze sobą organizacji uznawanych za Al-Kaidę. Osama Bin Laden, największy przywódca Al-Kaidy, twierdził, że organizacja posiada trzy niezależne, niepowiązane ze sobą sieci ekonomiczne, w tym przynajmniej jedną opartą na przebywach finansowych z ręki do ręki bez udziału banków. Al-Qaida jest odpowiedzialna za atak terrorystyczny na wieżę World Trade Center i nie mówcie mi, że to jakaś teoria spiskowa i w ogóle jakiś rząd wysadził sam te wieżę, bo to jest bzdura, a wy nie znacie się w takiej sytuacji w ogóle na Bliskim Wschodzie, ani nie wiecie nic na temat wojny w Afganistanie, ani drugiej wojny w Zatoce Perskiej. Także proszę tych głupot już nie pisać, bo naprawdę szkoda gadać, wielokrotnie to wyjaśniałem, a jak nie wierzycie, to macie problem i nie macie tu czego szukać, sorry. Poza tym al była taką matką dla pani Państw islamskiego. Państwo islamskie. Salaficka organizacja terrorystyczna oraz samozwańczy kalifat ogłoszony w 2014 roku na terytorium państwowym Iraku i Syrii. Państwo islamskie to nie tylko ugrupowanie, ale również dżihadystyczne państwo, jednakże nieuznawane na arenie międzynarodowej. Jego nazwa i idea jest szeroko krytykowana i potępiana. Organizacja Narodów Zjednoczonych, rządy i główne grupy muzułmanów odmawiają jego uznania. Celem ugrupowania, które jest spadkobiercą sunnickich ekstremistów z okresu okupacji Iraku przez siły USA i koalicjantów, jest ustalenie hierokracji opartej na zasadach szariatu na wszystkich terytoriach zamieszkanych bądź rządzonych przez muzułmanów.